No tak, na początku chciałbym pozdrowić Kubusia Kucze, którego niestety z powodu kontuzji nie może być z nami. Wszystkie trójeczki oczywiście dla niego z pozdrowieniami. No co, mecz bardzo zacięty, wyrównany. Tak naprawdę jedna drużyna odskakiwała, druga ją goniła. Tak było cały czas przez cały mecz. Fajna drużyna, jeszcze dotąd nie przegrała żadnego meczu, więc fajnie, że udało nam się wygrać ten mecz. Na pewno niektóre aspekty w obronie do poprawy, ale zagraliśmy bardzo dobry mecz. Tak, ja powiem, że zagraliśmy chyba jeden z lepszych meczów od długiego czasu. Chłopaki pokazali mega charakter. Było to, co w koszykówce jest najlepsze. Biegaliśmy do kontry, naprawdę mocno broniliśmy. I ja widzę z meczu na mecz, że ta drużyna się buduje, bo w przyszłym roku będziemy gdzieś starali się w rozgrywkach polskich troszkę namieszać i fajnie by było. Jest charakter, oni chcą bronić i to widać, że to wynika z serducha. Gratuluję przeciwnikowi, bo takich meczów powinno być w zasadzie co tydzień, co dwa powinniśmy mieć tak trudnych przeciwników, bo to tylko rozbija i dziękuję przeciwnikowi za bardzo dobry mecz. Do zápasu jsme vstoupili velmi vlažně. Soupeř nás tlačil vlastně celou dobu a v útoku jsme nevěděli, co dělat. Dělali jsme dost zbytečných chyb a stál nás to do výhru. Soupeř si to zasloužil víc. To je tak vše. Já se připojím k Petrovi, nám se zápas nepovedl, na nic se nebudem vymlouvat. Soupeřovi Zelené góry patří gratulace za výkon mnohem bojovnější, než jsme předvedli my. Z toho pramení jejich úspěšný střely ze střední a dlouhé vzdálenosti. I v obraně nás přečil, přeskákal nás a střela zaslouženě vyhrál. Já klukům asi nic vyčítat nebudu, ten zápas se nám opravdu nepovedl, jenom doufám, že si z toho vezmeme všichni ponaučení do dalších zápasů. Ještě jednou gratulace soupeři.